Dieta u zawodnika CrossFit jest o tyle ważna, że jest to nasze paliwo i my, trenując dużo, potrzebujemy bardzo dużo paliwa. A wiadomo, że paliwo im lepsze jakościowo, tym lepiej nasz organizm działa i taka jest zasada, tego się zawsze trzymamy, czyli dobre jakościowo węglowodany. Czyli nie jemy jakichś typowych, prostych cukrów, tylko węglowodany złożone, ewentualnie po samym treningu jakiś prosty cukier, ale zazwyczaj jest to mała dawka. Odpowiednia ilość białka dobrana, no i wiadomo, dużo zieleniny, dużo warzyw, gdzie są witaminy i minerały. U początkujących zawodników CrossFit lub u osób początkujących, zaczynających zabawę z CrossFitem, dieta aż tak nie jest ważna. Natomiast ważne jest liczenie kalorii, to znaczy zazwyczaj przychodząc na zajęcia chcemy się lepiej czuć i chcemy być może chudsi, każdy ma troszkę inny cel. Natomiast liczenie kalorii jest super ważne i tutaj akurat cateringi to jest super fajna sprawa ze względu na to, że my nie musimy się na tym skupiać, ile czego jemy, tylko mamy zaplanowaną kaloryczność na dany dzień i na cały tydzień, dlatego nie musimy się na tym skupiać, tylko możemy sobie spokojnie jeść. Wiadomo, w cateringach jest o tyle dobrze, że też mamy jakościowo bardzo dobre składniki i to jest super ważna rzecz, jeżeli chodzi dla początkujących. Natomiast to nie jest najważniejsza rzecz. Najważniejszą rzeczą dla osób początkujących jest pilnowanie kaloryczności zapotrzebowania dziennego. Jeżeli chodzi o moją dietę i o moją kaloryczność, to jest, kaloryczność wygląda mniej więcej tak, że to jest od 3 do 3500 kalorii w zależności od intensywności dnia codziennego. Jeżeli mam bardzo intensywny dzień, to jem około 3500 kalorii, jeżeli mam troszkę mniej intensywny, to jem 3000 kalorii, jeżeli mam dzień odpoczynku, to jest u mnie około 2500 kalorii, aby utrzymać moją zdolność treningową. No i tak to wygląda. Nie muszę super pilnować tej kaloryczności, bo mam rozpisane wszystko na karteczce. Jeżeli mam catering, to mam wszystko rozpisane na karteczce, co i jak. Natomiast no, jeżeli mam dni ciężkie, treningowe, to zdarza się, że muszę sobie dojeść nawet do 4000 kalorii. Natomiast 3500 to jest taka liczba, gdzie całkowicie mi wystarczy. Wybierz swoją dietę.